Apostolskie upadki. Nauczanie domowe. 30 marca. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 13, wersety od 21 do 38. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi. Jeden z uczniów jego, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi? Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. A on po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Widzimy kulminację apostolskiej nieodpowiedzialności. Jeden cwaniak, drugi bufon. Ale zaczęło się od tego, że Jezus właśnie umył uczniom nogi, dając przykład służby, wzywając do służby we wspólnocie, pokazując, aby siebie nawzajem szanować. I po tym wydarzeniu, kiedy przychodzi ujawnić prawdę o ludzkim sercu, wzrusza się głęboko. Jest poruszony do wnętrzności i, można tak powiedzieć, rzuca dwa ostatnie, czy też przedostatnie koła ratunkowe. I wtedy, kiedy Jezus powiedział o zdradzie, czytamy, że uczniowie spoglądali jeden na drugiego, tak jakby spodziewali się, że każdy z nich może to zrobić. Dalej apostoł i autor Ewangelii pisze: niepewni, o kim mówi. Jezus ujawnia, że jako ludzie jesteśmy grzesznikami, a ta niepewność może być albo tak bardzo znakiem świadomości uczniów, że są słabi, że są zdolni niestety do upadku, do zdrady, do opuszczenia, albo ta niepewność spoglądania po sobie wyglądać może jak zadufanie, że to nie ja, ale ktoś inny, kto to będzie. Jak ja reaguję na Jezusowe ostrzeżenia, czasami koła ratunkowe, które mówią: jesteś grzesznikiem i powinieneś brać to pod uwagę. Jesteś grzesznikiem, a zatem bacz, abyś nie upadł, nawet jeżeli w tej chwili czujesz się duchowo bardzo rozbudzony, zachęcony, zbudowany. Niech ten, kto stoi, baczy, aby nie upadł. To ostrzeżenie apostoł wyciągnął jako wniosek ze swojej historii życia. I pewnie wszyscy apostołowie powinni być dla nas tutaj przykładem i ostrzeżeniem. I widzimy, że to, co się działo później, pokazało bardziej, że to patrzenie na siebie nawzajem bardziej poszło w kierunku zadufania w sobie. Judasz nagle zaczyna reagować w ten sposób: o, demaskuje mnie. Mówi otwarcie o zdradzie, znaczy wie, muszę się spieszyć, trzeba to zakończyć. Wygląda tak, jakby Judasz był zaślepiony. Przestał widzieć ohydę swojej nielojalności,
swojej zdrady, a oburza się na to, że Jezus wyciąga jego intencje i zamiary na światło dzienne. Ile razy tak dzieje się w rodzinach, że nie chcemy, by ktoś ujawniał nasze intencje. Oburzamy się, kiedy ktoś pokazuje, że no nie wszystko w naszych działaniach, w naszej woli było takie cudowne i wspaniałe. Nie chcemy przyznać się do tych naszych wewnętrznych porażek, upadków, niedoskonałości. Bardzo często we wspólnocie dzieje się tak, że obruszamy się na kogoś, kto chce szczerze porozmawiać, kto chce wyjaśnić i do końca dopowiedzieć o tym, co i dlaczego zostało powiedziane czy zrobione. Sytuacja z Wieczernika jest naprawdę wielkim ostrzeżeniem. Judasz nie zatrzymał się, by się nawrócić, ale pozwolił, by szatan zawładnął jego sercem. Czy ty się zatrzymujesz, czy ja się zatrzymuję, żeby się nawrócić? Ile razy widzimy, że choć nie mamy racji, idziemy w zaparte, żeby się kłócić, żeby postawić na swoim, żeby się wybielić, choć nie mamy racji. I właśnie ten przypadek apostolskiego upadku został tutaj opisany. Człowieka, który przecież 3 lata był we wspólnocie, 3 lata był na czele, 3 lata był kandydatem na pasterza, na biskupa. Czy ty się zatrzymujesz, żeby się nawrócić? Czy nie uciekasz, gdy pojawiają się wymagania? Bo przecież Judasz uciekł z tej wspólnoty, ponieważ pojawił się moment, kiedy trzeba było siebie zweryfikować, wymagać od siebie, nawrócić się, przyznać do winy. To jest moment weryfikacji, nie ucieczka ze wspólnoty, nie porzucenie tych, którzy byli razem ze mną przez kilka ostatnich lat. To nie jest rozwiązanie, to jest upadek. A potem mamy Piotra. To, co zrobił, kiedy posłużył się przyjaźnią Jana do Jezusa, to manipulacja. Czysta, w najprostszej formie manipulacja we wspólnocie. Czyimiś rękami chce zrobić coś, żeby może jakiś porządek, jakieś ujawnienie czyjegoś grzechu, ale nie on, tylko wystawia kogoś innego. Wszyscy mają się nawrócić, tylko nie ja. Przecież to jest ton wypowiedzi Piotra. Wszyscy, ale nie ja. Ja nigdy. Niech inni się nawracają. I w końcu Jezus objawia jego serce, ale on absolutnie zaprzecza słowom Jezusa. Nie chce ich słuchać, nie chce ich uznać, choć wzywają do nawrócenia, choć są kołem ratunkowym. Zatem gdyby nie Boże miłosierdzie, nasze ludzkie słabości dawno by nas pochłonęły i wyniszczyły. Jestem grzesznikiem i dlatego ciągle muszę przyjmować Boże koła ratunkowe i nie przeczyć słowom, które wzywają do nawrócenia.